Jestem przekonana, że on mnie zdradza. Co ty uprawiasz? Jakiś przyznaj się do tego, Stefan! Grzegorz Wilski, 38 lat, biznesmen. Grzegorz jest konsekwentnym, poważnym i bardzo zapracowanym człowiekiem. Kiedy ma trochę wolnego czasu, podróżuje. 3 lata temu Grzegorz kupił willę w Hiszpanii na Costa Brava. Dzięki temu dzieci wraz z babcią cały sezon wakacyjny mogą spędzić za granicą. Raz w miesiącu Alina i Grzegorz odwiedzają je. Grzegorz zgłosił się do programu zdrady, bo uważa, że żona ostatnio bardzo się zmieniła. Chce poznać tego powód. Mam problem. Mam problem z żoną. Od 10 lat jesteśmy małżeństwem, a jak zaczynaliśmy zaraz po studiach, to nic nie mieliśmy, tak? Założyłem firmę. Firma dzisiaj dobrze funkcjonuje, jesteśmy bogaci, mamy pieniądze. Ja pracuję, żona siedzi w domu, zajmuje się domem, zajmuje się dziećmi. Mamy przecież 9-letnią córkę i 6-letniego syna. Ma pieniądze, ma czas. No właśnie. I jest coś nie tak. Zmieniła się. Od pewnego czasu jest zupełnie inna niż kiedyś. Jest opryskliwa, jest nieznośna. Strzela fochy o wszystko. Pyskuje do mnie o byle co. Może kogoś ma. Ma dużo czasu, a mnie nie ma, tak? Bo pracuje z zamieniami. Może to jest problem, może kogoś sobie znalazła. Chciałbym się dowiedzieć z waszą pomocą, co jest, tak? Dlatego się do was zgłaszam, bo sam tego nie sprawdzę. Mnie ciągle nie ma. A tak nie może dłużej być. Detektyw Damian Petrow przyjął zlecenie. 3 dni później umówił się z Grzegorzem Wilskim na spotkanie. Czeka na niego wraz z ekipą śledczą oraz z psycholog Karoliną Głowacką. O, dzień dobry, witam. Grzegorz Wilski. Detektyw Damian Petrow. Dzień mi. Także widzę, że pan troszeczkę się spóźnił, ale nie szkodzi. Przepraszam, najmocniej obowiązki w pracy. Śledczy czeka psycholog Karolina Głowacka. Poznasz ją za chwilę. Może wejdźmy do środka, co tam porozmawiamy. Każdy, kto zgłosi się do programu zdrady, musi przed rozpoczęciem śledztwa odpowiedzieć na pytania współpracującej z programem psycholog Karoliny Głowackiej. Przepraszam najmocniej, ale obowiązki zatrzymają mnie tutaj w pracy. No rozumiem, że dużo ma pan pracy, tak? Tak, dużo pracuję, dużo wyjeżdżam. No rozumiem, czyli czasu też chyba nie ma pan zbyt dużo dla rozmowy. Mam czas. Chciałbym go więcej posiadać, ale spędzam czas w domu. No ale może nie tyle, ile pana żona tego potrzebuje. Może ona czuje się samotna, kiedy pana nie ma. Przez 9 lat te warunki, to wszystko jej odpowiadało. Ja myślę, że nie może być samotna, nie? Że ma czas zajmować się domem, nie. Jak ona spędza ten wolny czas? Spotyka się z jakimiś koleżankami, ma jakieś hobby? Tak, jeździ na shopping, ma koleżanki. Może nie przyjaciółki, ale takie koleżanki na zakupy i to jakby tyle. Jeśli chodzi o hobby? Hobby ma. To jest raz w miesiącu taka ciekawa sprawa, akcje charytatywne. Mają za dużo czasu, więc wydaje mi się, że dlatego się tym zajęły, jeżdżą do domów dziecka. Rozłożą jedzenie, ubrania, duże tam zabawki. Fajna sprawa, popieram takie akcje, dzieciom trzeba pomagać. No bardzo szczytny cel, a co się w ogóle zmieniło ostatnio w jej zachowaniu, że zaczął pan ją podejrzewać o zdradę? Wszystko, tak naprawdę wszystko. Znaczy? Przestała się mną interesować. Zrobiła się opryskliwa, zrobiła się mało troskliwa. Jest zupełnie inną kobietą niż tą, która była kiedyś. Tak jakby zaczęła mieć dużo pieniędzy, nie wiem. Coś się zmieniło. A w waszym życiu intymnym też się coś zmieniło? Naszego życia intymnego nie ma. Nie ma seksu. Tak naprawdę nie ma seksu. Ciągle boli ją głowa, ciągle ma jakieś wymówki. No nie ta kobieta. Dobrze. Dobrze, my postaramy się dowiedzieć, jaka jest prawda, czy faktycznie pana zdradza. Mam nadzieję, że jest pan na to gotowy, bo wiadomo, że ta prawda może być bolesna dla pana. Jestem na to przygotowany. Nie chcę żyć w jakimś kłamstwie, nie chcę żyć w niewiedzy. No dobrze. Jestem gotowy. Dobrze, widzę, że jest pan gotowy. No, my oczywiście też jesteśmy gotowi przyjąć to zlecenie, zacząć obserwację, ale dopiero od jutra. Na początku chcę się zapoznać z dokumentami, o które prosiłem cię, żebyś przyniósł. Tak. Mówiłem o zdjęciach. Tak. Proszę cię, żebyś... Masz to ze sobą? Tak, jestem przygotowany. Grzegorz Wilski przekazuje detektywowi wszystkie potrzebne dane i zdjęcie swojej żony. Informuje Petrowa, gdzie i kiedy Alina bywa i z kim się spotyka. Śledztwo rozpocznie się już jutro. 1 dzień obserwacji. Śledczy czekają na żonę Grzegorza Wilskiego przed ich domem. Chłopaki, jest Alina, żona Grzegorza, wychodzi właśnie z domu.
Halina Wilska, 30 lat. Zajmuje się domem. Halina wyszła za mąż za Grzegorza w wieku 20 lat, będąc studentką. Młoda mężatka prędko zaszła w ciążę i przerwała studia. Przez lata wychowywała dzieci, ale kiedy rodzinie zaczęło się lepiej powodzić, mniej czasu poświęca dzieciom. Często odwiedza spa, salony piękności i drogie sklepy. Raz w miesiącu pomaga potrzebującym dzieciom z domu dziecka. No piękna kobieta, trzeba przyznać. No piękna, piękna. I zobacz, jaka zadbana. No widać, ciuchy też ma stylowe, z daleka widać, że są markowe. Dobra, ruszamy za nią, zobaczymy dokąd ona jeździ w ciągu dnia i co ją tak naprawdę zajmuje. Dobra, ruszamy. Ekipa śledczych jedzie za Aliną. Pół godziny później kobieta parkuje swój samochód przed eleganckim salonem kosmetycznym. Podjeżdża tutaj pod salon kosmetyczny. No proszę, nasza śliczniotka idzie zrobić się nabóstwo z pomocą profesjonalistów. Widzicie, kosmetyka twarzy, medycyna estetyczna. Nie, też bym tak chciał, wiesz, chodzić sobie od salonu do salonu, nic nie robić. No ale wiesz, co ona ma robić? Bogata kobieta. Na co dzień nie pracuje, raz w miesiącu pomaga sierotom. No, może Alina ma tam jakiegoś przystojnego masażystę, wiesz, masowanie stópek, brzuszka. Wiesz, nie sądzę. Większość personelu to raczej kobiety w takich salonach. No to co robimy? Musimy zaczekać, aż wyjdzie. No to czekamy i obserwujemy. Alina spędziła w salonie ponad 3 godziny. Śledczy wciąż ją obserwują. Alina w końcu wychodzi od kosmetyczki. No jest. Nareszcie wychodzi nasza piękność. Wszyscy pełna gotowość. Jak tylko wsiądzie do samochodu, ruszamy za nią. Zobacz, tak się odstrzeliła, że teraz musi się pokazać jakiemuś facetowi. Damian Petrow rusza za żoną klienta. Detektyw zastanawia się, dokąd może teraz jechać kobieta. Po 3 godzinach w salonie kosmetycznym na pewno jest zmęczona. Jednak Petrow uważa, że kobiety są zdolne do poświęceń. Czasu i energii tyle włożyła, żeby tak pięknie wyglądać, że chyba nie może się zmarnować, co? No jakby kogoś spotkała, mógłby się okazać to złoty strzał i nie musielibyśmy tak za nią, wiesz, po całym mieście jeździć. Czyli co, Max, chciałbyś, żeby ona męża zdradziła jednak, co? Ja tutaj trzymam jedno auto przed sobą, żeby nie zdawało się, że ich śledzimy. Słuchajcie, my przyjechaliśmy prawie na czerwonym, także skoro zatrzymacie się na światłach, zaraz wam będę podawał lokalizację. Na razie jedziemy prosto. Kontakt wzrokowy. Tym razem żona klienta pojechała wprost pod supermarket. Słuchajcie, Alina tutaj krąży, jakby szukała miejsca do parkowania. Co, może się wybiera na zakupy? 3 godziny spędziła w salonie kosmetycznym, żeby pójść na zakupy, nie wierzę. No ale jednak idzie. Dobra, Max, bierzesz sprzęt, wchodzisz za nią do środka, może z kimś się umówiła. Okej. Śledczy Max idzie krok w krok za Aliną. Kobieta kupiła kilka artykułów spożywczych. Z nikim się nie spotkała. Po kilkunastu minutach wyszła ze sklepu. Widzę ją, czyli jednak tylko zakupy. Alina zapakowała zakupy do samochodu i odjechała. Śledczy jadą za nią przez miasto. W pewnym momencie widzą, że Alina Wilska zatrzymuje auto przed biblioteką. Czekał tam na nią jakiś mężczyzna. Najwyraźniej to jej znajomy, bo przecież mało prawdopodobne, aby w centrum miasta zabierała jakiegoś autostopowicza. No i coś zaczęło się dziać. To pewnie dla niego szykowała się te 3 godziny. Zobacz, Damian, on przy niej to wygląda jak jakiś biedak. Nie wiem, czy to tak miało być. No nie wiem, może taki paradoks. Bogata kobieta lubi zupełnie inny typ faceta. Nim to wygląda jak primadonna, pani z wyższych sfer. No wiesz, ale tutaj może zachować dyskrecję. Podjedzie po niego, gdzieś go zabierze. No zaraz zobaczymy, gdzie jadą. Także wszyscy pełna gotowość, ruszamy za nimi. Kwadrans później. Obserwowana kobieta wraz z tajemniczym znajomym dojeżdża przed dom, gdzie mieszkają Wilscy. No i wolna chata, to od razu Alina zaprasza kolegę do domu. Nieładnie, Alina, nieładnie. Nieładnie, ale będzie się działo. Ty, ale słuchaj, bo my tam kamer nie mamy w środku, to może ja skoczę gdzieś tam, wiesz, od zaplecza, zobaczę przez okienko, co oni tam wyprawiają. Nie, wiesz co, nie ma co ryzykować. Tutaj są sąsiedzi, jeśli ktoś się zauważy, to w ogóle nie jest dyskretne. No musimy poczekać, trudno, nie ma kamer, no. No dobra, nic teraz już nie zrobimy, czekamy, aż wyjdzie. Także ustawcie się gdzieś tam dyskretnie, żeby nikt nie nabrał podejrzeń.
Dobra, już to robimy. Biznesmen Grzegorz Wilski zgłosił się do programu zdrady. Mężczyzna jest konsekwentnym, poważnym i bardzo zapracowanym człowiekiem. Kiedy ma trochę wolnego czasu, podróżuje. Grzegorz uważa, że żona ostatnio bardzo się zmieniła. Chce poznać tego powód. Detektyw Petrow przyjmuje zgłoszenie. Pierwszego dnia obserwacji kobieta jedzie do salonu kosmetycznego, gdzie spędza 3 godziny. Po zabiegach kobieta jedzie do sklepu, w którym robi zakupy. Gdy wraca do domu, po drodze spotyka się z mężczyzną, z którym jedzie do swojego domu. Niestety, Damian Petrow nie ma w nim zamontowanych kamer. Ekipa śledczych czeka przed domem Wilskich. Godzinę później. Przez ten czas nieznany śledczym mężczyzna przebywał w mieszkaniu sam na sam z żoną klienta. W końcu oboje wychodzą. Oboje wyszli z domu. A tak w ogóle to kiedy znowu przyjedziesz, co? Myślę, że za kilka dni chyba częściej nie będzie trzeba. Okej, rozumiem. A słuchaj, no ale jakby co, to w ogóle dzwoń do mnie, dobrze? Nie, no jasne. No jakby co, to wiesz, ja przyjadę po ciebie. Jasne. Dobrze, a może jednak można byłoby częściej, co? No zobaczymy, co się da zrobić. To na razie. No dobrze, no to pa. No to hej. No hej. A może jednak odwiozę ciebie, co? Nie, dobra, ale spokojnie. Na pewno? Tak. No dobrze, no to pa, pa, pa. Hej. Nie no, bez dwóch zdań ona z nim flirtuje, ale... No Damian i zwróć uwagę, że ona się przebrała. No dokładnie, nie zwróciłem na to uwagi, ale bardzo dobre spostrzeżenie. No nie wiemy, co się działo w środku, nie mamy kamer, trzeba będzie nad tym popracować. Także póki co nie mamy dowodów zdrady. Ale Max, teraz zadanie do ciebie. Musimy się jak najwięcej dowiedzieć na temat tego chłopaka. Także idziesz za nim... Dowiedz się jak najwięcej i będziemy cały czas w kontakcie. Tak, idę za nim i postaram się coś wyjaśnić, o co w tym wszystkim chodzi. Dzwonię do ciebie od razu. Dobra, cały czas w kontakcie. Nie no, bez kamer to my nie będziemy wiedzieli, co tam się dzieje. Trzeba będzie Grzegorza powiadomić o tej sytuacji. Sami też nie wejdziemy, bo ten dom wygląda jak forteca. Śledczy Max przez prawie godzinę śledzi mężczyznę, który był gościem żony klienta. Pojechał za nim autobusem niemal na drugi koniec miasta. Szefie, zerknij szybko na monitor. Już włączam. A, pani gdzie się szlaja? A co, długo czekasz? No, prawie korzenie tutaj zapuściłem. Jezu, przepraszam, kolejka była w bibliotece. No, ja nie wiem, czy ja się z tobą w ogóle ożenię. Dlaczego? No jak to dlaczego? Takie wady? Spóźniasz się? No ale wiesz, oprócz wad mam też dużo zalet. Tak, a jakie? No wiesz, jestem ładna, kocham cię. O, ja ciebie dobrze też. Dobrze gotuję. Tak. Może coś więcej? Co więcej? No dobra, lepiej mów jak z samą babką od angielskie. Wiesz, super, generalnie ja nie wiem, po co ją tego angielskiego uczę. Babka nawet sobie radzi z tym angielskim. Ona jest bogata, jej się nudzi. Ale najważniejsze, że bardzo dobrze płaci. Tak no, jak jeszcze nikt do tej pory. Ucz ją, ucz. Będziemy mieli na ślub w końcu. O, no właśnie. I to jaki ślub? No to nasz pierwszy trop zaprowadził donikąd. Facet jest jej nauczycielem angielskiego. Ma swoją narzeczoną i jakieś tam już plany na przyszłość. A Alinę po prostu uczy języka angielskiego. No to w takim razie co jest powodem zmiany w jej zachowaniu, o którym mówił Grzegorz? No i w dodatku nie wiemy, co się działo w mieszkaniu. No nie mamy tam podglądu, nie? No trzeba będzie z Grzegorzem porozmawiać, pokażę mu dotychczasowe materiały, no i zaproponuję zamontowanie kamer w mieszkaniu. Nic, dzwonię do niego, zobaczymy, czy może się w ogóle spotkać. Tego samego dnia, po powrocie z pracy, Grzegorz Wilski spotyka się z Damianem Petrowem. Detektyw pokazuje mu, co zarejestrowały kamery. No więc mam pierwsze materiały z dzisiejszej obserwacji. Tak? Chciałbym, żebyś się z nimi zapoznał. Spójrz. Twoja żona spotkała się z tym chłopakiem dzisiaj. Kto to jest? Z kim? Czekaj, no zaprosiła go do domu. Jak od niej wyszedł, pojechaliśmy za nim. Okazało się, że to jest jej nauczyciel angielskiego. Aha, sprawdziliśmy. Twoja żona pobiera po prostu prywatne lekcje języka angielskiego. Rozumiem. No i teraz tak, nie wiemy, co się działo w środku. Dlatego, żeby się tego dowiedzieć, chcę zamontować kamery w twoim mieszkaniu. No żebyśmy wiedzieli, jakie kamery? No chcę się dowiedzieć, co się dzieje wtedy, kiedy ty jesteś w pracy, a twoja żona jest sama w domu. Aha, dobre rozwiązanie.
tylko ważna rzecz. Chcę, żebyś to ty zamontował te kamery. Ale ja nie potrafię. Spokojnie, to jest bardzo prosta rzecz. Zresztą mam człowieka, który ci wszystko wyjaśni. On jest od tego specjalistą. Nie powinno być żadnego problemu. Zgadzasz się? Montujemy kamery? Zgadzam się. Dobra, to chodź, przejdziemy do Sławka. On ci zrobi szybkie przeszkolenie i zamontujesz kamery u siebie w mieszkaniu. Dobrze. Sławek, specjalista od sprzętu detektywistycznego, robi klientowi szybkie przeszkolenie. Tłumaczy mu, gdzie najlepiej zainstalować kamery i jak się je włącza. Po kilku minutach klient jest gotowy do instalacji sprzętu w swoim mieszkaniu. Drugi dzień obserwacji. Klient Petrowa miał zamontować kamery. Gdy mężczyzna wychodzi do pracy, detektyw sprawdza, czy ma podgląd na jego mieszkanie. No to zobaczymy, jak Grzegorz zamontował kamery. Dobra, sypialnia jest. Kuchnia jest. Świetnie. Salon. O, jeszcze jedną nawet w łazience zamontował. Dobra, wszystko super jest, także czekamy, co się wydarzy i co będziemy mieć na podglądzie. Po wzięciu prysznica kobieta szybko się ubrała. Jednak wygląda zupełnie inaczej niż wczoraj, co szybko zauważa Petrow. Chłopaki, Alina szykuje się do wyjścia, także bądźcie gotowi, jak tylko wyjdzie, jedziemy za nią. A zwróciliście uwagę, że dzisiaj zupełnie inaczej wygląda niż wczoraj? W ogóle się nie pomalowała, a ta fryzura też byle jaka. No, Damian, ale to może jakiś kamuflaż, wiesz, może teraz idzie na prawdziwą randkę i chce się ukryć, żeby nikt jej nie rozpoznał. No też tak może być, dlatego jak tylko wyjdzie, ruszamy za nią. Alina wychodzi z mieszkania. Można łatwo zauważyć, że kobieta nie śpieszy się zbytnio. Dokąd się wybiera? Petrow chce jak najszybciej uzyskać odpowiedź na to pytanie. Damian, ale ona nie wsiada do samochodu, idzie na piechotę. Dobra, to robimy tak. Ty idziesz bezpośrednio za nią, a my samochodem będziemy w bezpiecznej odległości was śledzić. Ruszaj. Dobra, już idę. Śledczy Max z wrodzoną dyskrecją podąża za żoną klienta. Aby za nimi pojechać, Petrow przesiada się do drugiego busa, z którego będzie mógł obserwować wszystko z przekazu kamery Maxa. Kobieta po kilkunastu minutach dociera do kawiarni. Alina weszła do kawiarni. Max, wejdź za nią, zobacz, czy się z kimś tam umówiła. Cześć. Cześć. Pięknie wyglądasz, siadaj. A przestań, daj spokój. No i proszę, jest drugi amant. Powiedz mi, wiesz już, kiedy będziesz to robiła? Masz już termin? Nie, proszę cię, nie pytaj mnie w ogóle o to. Nie mam czasu, nie chcę o tym rozmawiać. No okej, no. Słuchaj, porozmawiajmy lepiej o dzieciach. Spodnie, kupiłeś spodnie i owoce, o które tak, dzieci prosiły. Tak, 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 wszystko jest kupione, jest u mnie w firmie. Wystarczy, że przyjedziesz, powiesz sekretarce, że potem wpadłaś i ona się nie, wszystko nie, wyda. Nie, nie, słuchaj, no ja nie mam na to w ogóle czasu, naprawdę. Jedyne, co mogę zrobić, to zadzwonić do jakiejś dziewczyny i poprosić ją, żeby zrobiła to za mnie. No dobra, dobra, ale widzę, że jesteś taka zdenerwowana. Jak się czujesz? Wszystko w porządku? Ty się mnie pytasz, jak ja się czuję? Ty? A jak ja mam się czuć? No powiedz. Naprawdę, fantastycznie się czuję, wiesz? Słuchaj, nie, ja nie mam czasu w ogóle. Muszę uciekać, bo klinika nie będzie na mnie czekać. Pa. Pa. Dziewczyna wychodzi z kawiarni. Alina gdzieś dzwoni. Sławek, daj mi tutaj dźwięk. Jest. Dzień dobry, chciałam zamówić taksówkę na ulicę Chabrową 8. No niby nic się nie dzieje. Najpierw jakiś pocałunek, później rozmowa o rzeczach dla dzieci. Jakaś klinika. Coś mi tutaj śmierdzi, nie podoba mi się to spotkanie. Trzeba będzie się temu przyjrzeć. Podjeżdża taksówka, wszyscy pełna gotowość. Po kilku minutach podjechała taksówka, którą zamówiła Alina. Kobieta wsiadła do niej. Ekipa programu zdrady podąża za nią. Petrow próbuje zebrać w całość nowe fakty, o których przed chwilą się dowiedział. A o co chodzi z tą kliniką i tym terminem? Przecież nic nie wspominał Grzegorz, że ona miałaby się gdzieś lecieć albo że planuje jakiś zabieg. Ale patrz, zwróć też uwagę, patrz, wezwała taksówkę, dzisiaj porusza się taksówką, wczoraj jeździła samochodem. Może rzeczywiście jedzie do jakiejś kliniki na zabieg,
No i dlatego nie chce jechać i sama prowadzić samochód. Znaczy, że ukrywa po prostu jakąś chorobę, a nie zdradza go, no nie? I dlatego się wstydzi i nie chce mu o niczym mówić. Patrz, to by się pomału układało i stąd ta zmiana zachowania, stąd to wszystko. Może dzisiaj jest jakiś wyjątkowy zabieg albo jakieś badanie, po którym nie może jeździć autem, dlatego jedzie taksówką, albo zostaje tam na noc. Chyba, że to też nie klinika, a spotkanie z jakimś kochankiem. Wybierz sobie. No ale patrz, dziwne jest to, że Grzegorz nic o tym nie wie, a wie o tym ten facet, z którym się spotkała. Ale zaraz, chłopaki, ta trasa prowadzi prosto na Niemcy. No i zaraz za granicą jest miasto Görlitz. Może ona jedzie za granicę do kliniki? W końcu na biednych nie trafiło, także być może leczy się za granicą. Międzynarodowa afera z tego zaraz wyjdzie. Po kilkunastu minutach kobieta przekroczyła granicę polsko-niemiecką w Zgorzelcu i dojechała do Görlitz. W końcu wydaje się, że Alina dotarła do celu. Taksówka się zatrzymuje, ale co to jest za budynek? No to jest niemiecka klinika. To może ona jest chora, a nic nie mówiła o tym mężowi. Stąd jej te dziwne zachowanie, o którym wspominał Grzegorz. Ale to jest klinika, która się zajmuje ssaniem tłuszczu, modelacją ciała. Nie wiem, może ona przyjechała sobie powiększyć piersi. No dobre spostrzeżenie, ale na razie nie będziemy gdybać. Poczekamy tutaj, aż wyjdzie, może wtedy się coś dowiemy. No to obserwujemy. Dwie godziny później. Przed niemiecką klinikę podjeżdża polska taksówka. To znak dla Petrowa, że za chwilę Alina wyjdzie z budynku. Alina wychodzi z kliniki, pełna gotowość, wsiada taksówki. No nie wygląda, żeby się jakoś dobrze czuła. Ciekawe, co ona robiła przez te dwie godziny w klinice. Masz zadanie dla ciebie, w ogóle tak. Wchodzisz do kliniki i postara się dowiedzieć, co ona tam robiła. My jedziemy za nią. Ty dołączysz do nas, jak tylko dowiesz się, o co chodzi. Ale to jest strasznie trudne zadanie. Dasz sobie radę, wierzę w ciebie. Ruszaj. Jedziemy za nią. Wydaje mi się, że chyba do domu wracają. Dobra, jedziemy za nią, tak czy inaczej. No musimy to sprawdzić. W lewo skręcili. Alina Wilska wprost z kliniki wróciła do domu. Kobieta jest sama. Wygląda na bardzo zmęczoną i zatroskaną. Kobieta poszła wziąć kąpiel. Następnie położyła się spać. Nie czekała na męża. Czyżby nie chciała nawet porozmawiać z nim o tym, co się dziś wydarzyło? Może ona rzeczywiście była w tej klinice, bo jest poważnie chora. No, w takim razie dlaczego nic nie mówiła Grzegorzowi? Co to jest za choroba? Tymczasem do Petrowa dzwoni Max. Śledczy został w klinice w Niemczech. Petrow ma nadzieję na wyjaśnienie zagadki. Po co Alina tam pojechała? No cześć Max, co tam? Mam informację. No i jak? Co się okazało? Ona w tej klinice usunęła ciążę. Co zrobiła? Jeszcze raz, co zrobiła? Poddała się aborcji, usunęła ciążę. Jesteś pewien? Usunęła ciążę, tak? Tak, to pewne. Aborcja. Dobra. Dobra, już będę wiedział, co z tą informacją zrobić. Przyjeżdżaj tutaj do nas, czekamy na ciebie. Kurde, skoro ona usunęła ciążę, to jest bardzo delikatna sprawa. Detektyw Damian Petrow dzwoni do Grzegorza Wilskiego i prosi go, żeby jak najprędzej przyjechał na spotkanie z nim. Nie chce zawiadamiać klienta przez telefon o tym, czego się dowiedział o jego żonie. Dobrze, to przyjedź. No, na razie. No, w tej sytuacji Karolina też będzie potrzebna, bo jeżeli ona usunęła ciążę, to psycholog jest konieczny. Cześć Karolina. Grzegorz Wilski obiecał przyjechać najprędzej, jak tylko będzie mógł. Wcześniej z detektywem Damianem Petrowem spotyka się psycholog Karolina Głowacka. Cześć. O, cześć Karolina. Cześć. O, siadaj. Zapraszam cię do środka. No i co się dzieje? Dzieje się totalny szok. Pojechaliśmy za naszą obserwowaną. Mhm. Okazało się, że pojechała ona do Görlitz, do kliniki. No i co? I usunęła ciążę. Co ty mówisz? A Grzegorz o tym wie? No nie, no. Oczywiście powiadomiłem go, żeby tutaj przyjechał jak najszybciej, ale jeszcze o niczym nie wiem.
Czyli masz zamiar mu powiedzieć, tak? No tak, jak najbardziej. Będę musiał mu to przekazać. No a macie jakieś dowody na zdradę w takim razie? No właśnie nie mamy nic konkretnego. Jedynie wiemy, że usunęła ciążę. Wiesz, mogło być tak, że wiedziała, że on nigdy w życiu by się na coś takiego nie zgodził, na aborcję by się nie zgodził, tak? No i zrobiła to za jego plecami. No mi się wydaje, że zupełnie inaczej, że właśnie, że dziecko nie jest Grzegorza i dlatego chciała to wszystko ukryć. No wiesz, teraz to i tak już za późno na testy genetyczne, także wiesz. No oczywiście, teraz to już jest, wiesz, można powiedzieć, musztarda po obiedzie. Tymczasem do śledczych przychodzi Grzegorz Wilski. Mężczyzna nie wygląda na zmartwionego. Klient Petrowa wsiada do busa, w którym detektyw pokaże mu to, co udało mu się zaobserwować. Witam. Cześć, witam. Siadaj. Cześć, witam. Dzisiaj był drugi dzień obserwacji. Twoja żona spotkała się z jednym mężczyzną. Okazało się, że jest to znajomy, z którym razem zbierają ciuchy i wywożą je dla tych dzieci. Chodzi o tą fundację. Po tym spotkaniu jednak pojechała do Görlitz, do kliniki. Do Görlitz? Tak, wyjechała do kliniki? Wyjechała do kliniki. Po co? W jakim celu? No i tutaj jest właśnie ta nieprzyjemna informacja. Jaka? Twoja żona usunęła ciążę. Co? Tak, usunęła ciążę. Co zrobiła? No, usunęła ciążę. No ale wiesz co, no, najwidoczniej miała ku temu jakieś powody. Jakie powody? No słuchaj, może było tak, że dziecko było chore, albo moje dziecko zagrażało usunęła? Jej życiu. Wiesz co, jeszcze nie mamy pewności, czy to jest twoje dziecko. Wiemy tylko, że usunęła ciążę. Ale to jeszcze... W pieluch jej się odechciało, tak? Ubrudziłaby się paniusia w pieluchach. Ale nie mamy dwójkę dzieci, przecież trzecie też by się wychowało. Ja zapieprzam na tą rodzinę. Haruję jak wół. Nie mamy pewności, czy to jest twoje dziecko. A czyje? To jest moje dziecko, jestem pewien. Słuchaj, też nie mamy pewności, czy z kimkolwiek ma romans. Daj mi jeszcze poprowadzić obserwację, być może w trakcie ja wyjdzie... Ja sobie z nią porozmawiam. Ale poczekaj, być może ja z kimś porozmawia. Z nią porozmawiam. Ale ja jest za wcześnie na rozmowę. Zrozum, że jest za wcześnie, nie mamy żadnych dowodów. To jest najlepszy czas, żeby z nią porozmawiać. Muszę z nią porozmawiać teraz. Ja muszę się dowiedzieć, nie. No słuchaj, ale daj nam jeszcze troszeczkę czasu. Daj nam jeszcze troszeczkę czasu. Tak, może podsłucham. Żeby było dobrze. Ale bądź rozsądny, dobrze? Będę rozsądny. Dzięki za tą informację. No dobrze. Dobrze. Twoja sprawa. Mi się wydaje, że powinniśmy go cały czas obserwować i zobaczyć, jaka będzie w ogóle reakcja, kiedy się spotkają. No, jak najbardziej. Klient od razu poszedł do domu. Dzięki zamontowanym kamerom detektyw i psycholog obserwują, co dzieje się w mieszkaniu Wilskich. Dlaczego usunęłaś ciążę? Ale jaką ciążę? Co zrobiłaś? Co zrobiłaś? Usunęłaś ciążę! Cześć, proszę, uspokój się! Mów! Co ty robisz? Mów! No i nie umiał się ugryźć w język. Tak przypuszczaliśmy. Wejdzie i pierwsze co będzie chciał to wyrzucić. No posłuchaj mnie, to będzie... Niech będzie o wszystkim wiem! O czym ty wiesz? Jaki usunęłaś ciążę? No tak, usunęłam, ale musiałam posłuchać, musiałam. Myślę, dlaczego? Jest mi nie ciężko. Kręć! Nie kręć! Ale mi jest masz ciężko. Wszystko i miałaś wszystko. Do dzisiaj. Ale mi jest ciężko tak samo jak tobie. Proszę, wysłuchaj mnie, kiedy byłeś do delegacji. Dowiedziałam się, że jestem w ciąży. No i poszłam do lekarza, zrobił mi USG. I się okazało, że jestem chora. Na co jesteś chora? Miał urodzić tego na co? Później zbadał mnie drugi, trzeci, czwarty lekarz i każdy jeden powiedział to samo, że nie donoszę ciąża, jeżeli donoszę, to mogę umrzeć. Dlaczego ja tym nie wiem? Albo ja, albo ty. Dlaczego ja tym nie wiem? Dziecko. Proszę. Ja bo się bałam po prostu, Grzesiu, bałam się tobie powiedzieć, bo ty jesteś ciągle taki nerwowy. Rzadko jesteś w domu, a kiedy jesteś już, to po prostu wiesz, na nas krzyczysz, na mnie i na dzieci. Ja nerwowy. Tak, jesteś taki nerwowy. Prawda. Musisz mnie zrozumieć. Przecież ja teraz cierpię tak samo jak ty. Ale ja nic nie wiedziałem. Ja wiem, że kochasz tak dzieci, dlatego się bałam. Myślałam, że mi po prostu nie zrozumiesz. Bałam się, że mnie nie zrozumiesz. Czy ty wiesz, o czym ja mówię? Ala, ty mnie rozumiesz. Ala, ja nic nie wiedziałem, dlaczego mi wcześniej nie mówiłaś o takich rzeczach. Powinniśmy rozmawiać, jesteśmy małżeństwem. Zawsze rozmawialiśmy, dzisiaj o niczym nie wiem. Okazuje się, że coś zrobiłaś za moimi plecami. Usunęłaś ciążę, nasze dziecko, mamy dwoje, mogliśmy mieć trzecie dziecko. No tak, ale mamy dwójkę i co? Chciałbyś, żebym osierociła naszą dwójkę. Dlaczego żeby osierociła? Została bez matki. No bo mówię ci, tłumaczę, że lekarz powiedział, że albo ja, albo dziecko, że po prostu jeżeli urodzę to dziecko, to umrę, nie przeżyję tego. Ona kłamie. Nie, ale o co ci chodzi? Czemu kłamie? No słuchaj, kłamie. Zachowywałaby się zupełnie inaczej, gdyby dziecko było Grzegorza. No to jakby się zachowywała, bo teraz nie rozumiem. No słuchaj, mi się wydaje, że to jest dziecko kochanka. Przecież ona tak naprawdę nie jest
w stanie nawet samodzielnie podjąć żadnej decyzji. Ona się boi po prostu stracić to swoje wygodne życie. Dziecko, kochanka, do niczego jej tak naprawdę nie było potrzebne, dlatego usunęła ciążę. Już nie będę miała więcej dzieci, już nigdy więcej nie będę robić. Bałam się, musisz się zmienić troszkę. Tak nie może być. Musisz się zmienić dla mnie i dla dzieci. Uspokój się. Przepraszam. Ale może rzeczywiście to ma sens wszystko. A to wszystko, co robi to teraz, jest aktorstwo i... No, na wysokim poziomie. Żeby zachować męża przy sobie. No, wydaje mi się, że wymyśliła tą całą chorobę tylko po to, żeby zamedlić mu oczy. Powiedz mi, skąd ty w ogóle wiesz, że ja usunęłam tą ciążę? Znajomy cię widział. Nieważne. Będzie okej. Okay. Dobra, zobaczymy, jak się sprawa rozwinie. Będziemy ją dalej obserwować. W razie czego, jeżeli jutro by do czegoś miało dojść, no to będę do ciebie dzwonił. Jasne, jestem pod telefonem, także... Dobra, no to chyba na dzisiaj tyle obserwacji. Dziękuję, że przyszłaś. Dzięki. No to jesteśmy w kontakcie. No, cześć. Trzeci dzień obserwacji. Śledczy obserwują mieszkanie Wilskich od samego rana. O, zrobiłem ci śniadanie. Jak się czujesz? Patrzcie, jaka dzisiaj sielanka rodzinna. Wczoraj taka burza przeleciała przez ten dom, a dzisiaj jaka czułość ze strony Grzegorza. Słuchaj, mam dzisiaj trochę pracy. Mogę zostać w domu, jeżeli chcesz. Nie, no daj spokój, Grześ. Przecież wiem, że musisz chodzić do pracy. Ja sobie poradzę tutaj sama, naprawdę. Trochę mi lepiej poleżę. Tak mi będzie dobrze. Dobrze, słuchaj, zrobimy tak. Pojadę do pracy, bo muszę parę ważnych spraw załatwić. Ale wrócę tak szybko, jak będę mógł, okej? Okay? Okej, okay, ale nie spiesz się. Do ciebie. Jeżeli musisz porobić sobie wszystko, to zrób to, co trzeba. No zobaczymy, jak Grzegorz wyjdzie do pracy, czy jej zachowanie się zmieni. To lecę, pa. Pa, kochanie. Jak dla mnie to ona gra. No to się okaże, poczekajmy. O, Grzegorz wychodzi. Zaraz po wyjściu Grzegorza z domu, jego żona odzyskała siły. Petrow przez cały czas ją obserwuje. O, już do kogoś dzwoni. Cześć, kochanie. Słuchaj, no, chciałabym się z tobą spotkać. Porozmawiać. Nie, słuchaj, z dziećmi jest wszystko w porządku. Tak, dziewczyny dowiozły spodnie i owoce, które kupiłeś dla dzieci, także naprawdę wszystko jest okej. Okay. Chciałabym, żebyś przyjechał do mnie. No u mnie w domu, słuchaj, no musimy porozmawiać o tej naszej sprawie. Nie, słuchaj, moim mężem to ty się nie przejmuj. On jak zwykle zresztą pracuje do wieczora, także chciałabym bardzo, żebyś przyjechał. No nie będzie go do wieczora, naprawdę wpadaj, okej? Okay? No jak kiedy? No teraz, słuchaj, chciałabym, żebyś przyjechał teraz. Przyjedziesz? Proszę, będziesz? Do zobaczenia. No, kochany. No i mamy go. I bardzo dobrze, że mamy zamontowane kamery w domu. Szkoda by było się nie dowiedzieć tego, co przed chwilą powiedziała Alina. Słyszeliście. Kochanie, przyjedź, musimy porozmawiać, a mąż dopiero wróci późnym wieczorem. No to zobaczymy, o czym ta Alina chce z nim porozmawiać. Zresztą Grzegorz też się od razu powinien o tym dowiedzieć, że jakiś obcy facet ma przyjść do niego do mieszkania, kiedy on jest w pracy. Dzwonię do Grzegorza. Zaniepokojony informacjami, które usłyszał od detektywa, Grzegorz Wilski zapowiedział, że przyjedzie najprędzej, jak będzie mógł. Wcześniej w samochodzie śledczych pojawia się psycholog Karolina Głowacka. Damian Petrow opowiada jej, co zobaczył po wyjściu klienta z domu. Chciałabym bardzo, żebyś przyjechał. No nie będzie go do wieczora, naprawdę wpadaj, okej? Okay? No widzisz, Alina ma 30 lat, ma męża, który nie poświęca jej zbyt dużo czasu i uważa, że pieniądze zrekompensują jej to, że nie ma go w domu. No po prostu czuje się nieszczęśliwa, jest samotna i nieszczęśliwa. Czy nie czuje się tak, jakby była partnerką jego życiową, tylko jako taki, ja wiem, dodatek do życia, no, do mieszkania. Dokładnie. A teraz znalazła bratnią duszę, z którą dodatkowo łączą ją te same pasje, bo widzisz, razem jeżdżą po domach dziecka. Myślę, że ma w nim oparcie, może z nim spędzać czas i wydaje mi się, że to może być jej kochanek, tylko oczywiście nie mam na to dowodów, także musimy tak czy inaczej poczekać. No tak, no to czekamy, żeby zdobyć te dowody. On ma niedługo przyjechać. Już godzinę później do mieszkania Wilskich przyszedł ten sam mężczyzna, z którym Alina spotykała się ostatnio w kawiarni. No mam nadzieję, że zaraz się wszystko wyjaśni. Wejdź. Cześć, kochanie. Cześć, kochanie. Napijesz się czegoś? Chętnie. Herbatki, kawki?
Kawa może być. Proszę. Rozpuszczalna czy porządna? Rozpuszczalna. Słuchaj, ty zrobiłaś to wczoraj, tak? No tak, tak, oczywiście zrobiłam, tak jak się umawialiśmy. Tak też mi się wydawało, ale wiesz, byłem pewny, że będziesz potrzebowała trochę samotności, dlatego nie dzwoniłem ani... Ale słuchaj, mój mąż wszystko wie, o wszystkim wie. Ale skąd? No jak skąd? Nie mam pojęcia właśnie skąd, ale wie o kim. Wie o ciąży, słuchaj. Bingo, no i teraz mamy już niezbite dowody, tylko gdzie jest Grzegorz? Kurde, on musiałby tu być, bo za chwilę tylko zobaczy nagrania i nie będzie widział, co się dzieje na żywo. No powiedział, że będzie, tak? No powiedział, że za chwilę przyjedzie, czekamy. Wie o tym, że usunęłam tą ciążę. No dobra, i co mu powiedziałaś? No musiałam go kłamać, kłamałam jak żnud, no bo co miałam zrobić? No dobrze, wszystko jak go okłamałaś? No powiedziałam, że... Powiedziałam po prostu, że poszłam do lekarza, zbadał mnie i się okazało, że jestem chora. No i powiedziałam mu, że ten lekarz mówił, że no, mam wybierać, no albo dziecko, albo ja. Że jeżeli donoszę tą ciążę, jeżeli to się w ogóle uda, no to przy porodzie no, mogę umrzeć. Kochanie, to super się spisałaś. Taka super bajeczka na poczekaniu, mistrzostwo. Słuchaj, tutaj masz... Nie wiem, co teraz będzie w ogóle. Tutaj masz kasę za zabieg. A to po co? A z tym pójdziesz do lekarza, dasz to temu lekarzowi, opowiesz mu tą swoją historyjkę jeszcze raz, żeby wpisał to wszystko do karty. Jak dasz mu kasę, on wszystko tam wpisze. Tak i myślisz? Tak, tak, jakby wiesz, twój mąż próbował cokolwiek wyśledzić, żeby wszystko było na legalu. Nie wiem. W ogóle, słuchaj, denerwuje mnie ta cała sytuacja, nie? Że ja muszę tobie dawać pieniądze w ukryciu gdzieś w twoim domu. Nie możemy się tyle ukrywać. Ja chcę z tobą zamieszkać. Chcę, żebyśmy zamieszkali razem. No to mamy. To jest jej kochanek i ojciec dziecka, które usunęła. No, dokładnie. Chcę, żebyśmy byli razem. Kochamy się. Tak, wiem. Ty masz męża, ja mam rodzinę, no mam właśnie, żonę. Właśnie. I co? Wiem, że firma jest na żonę i na jej ojca. Jak ją zostawię, to będę bez kasy. Ale coś wymyślimy, i jak sobie wtedy poradzimy? Coś wymyślimy, spokojnie. No to już są niepodważalne dowody. Żeby Grzegorz tylko jak najszybciej przyjechał. Cześć. Cześć. Grzegorz, siadaj. Tak. Jesteśmy w stanie ci udowodnić, że rzeczywiście twoja żona cię zdradza. Co? Z kim? Gdzie? Zdradza. Zaraz po usunięciu ciąży? Ale to nie było twoje dziecko. Jak nie moje dziecko? Nie wierzę. Ale mamy na to dowody, spójrz. Nie mogę, naprawdę. Jeszcze nie. Oj, możesz. Z tym gogusiem z fundacji. To się dzieje teraz? Nie wierzę. Jak dziwka. Co ona robi? Co? Czekaj, bo widzę, że jesteś zburzony. Musisz ochłonąć i wtedy z nią porozmawiać. Ochłonąć, jak ochłonąć? Jak ona tam się teraz gzi z tym frajerem? Ale ja chcę, żebyś tam szedł teraz. Jak spokojnie, nie ma żadnego spokojnie. Żebyś tego później Grzegorz... Zdenerwowany Grzegorz Wilski zdecydował się na natychmiastową konfrontację z niewierną żoną i jej kochankiem. Chwilę później razem z całą ekipą programu Zdrady wchodzi do swojego domu. Kurwa, co tu się dzieje? Ja piję... Ty suka, ty szmasz... Ty sku... Czekaj. Patrofianie! Wydupiaj z mojego domu, co zrobiłeś, szma? Co zrobiłeś? Nie rękoczyny, nie się! Mało masz pieniędzy, mało masz domu! Mało masz wszystkiego! I co z tego, że... Co z tego, ja z tego nie jednym marzę o czymś takim, prawdy, a ty gdzieś się z jakimś gogusiem, jak mogę, jesteś smak, ty zwykłą smakowanie, jak ty do mnie mówisz, jak jesteś... możesz, jestem twoją żoną, kochanie, mam cię dość, nie było ciebie, pakuj się, to był tylko pakuj się, stąd, ale przystało wszystko przypadkowo, musisz za ten przypadek nie wierzyć ci, nie wybaczę ci tego, nie rozumiem. Pakuj się. Słuchaj! Musisz to zrozumieć!
pozbawicie! Pozbawicie praw rodzicielskich do małych dzieci! Jak nie mąż? Będziesz, kur... To są moje matko dzieci. I mąż! Urodziłam! Nie, no, wy... nie mogę cię patrzeć! Ty wredną szmat! Proszę, być. Zostań! Pakuj się! Iwon! Wracam do domu! Macie tu nie być! Nie! Wy... Poczekaj, poczekaj, Grzegorz. Co? Poczekaj, no słuchaj, nie... Nie ma żadnego poczekać. Nie odchodź w takim stanie. To jest stanie. Koniec. Słuchaj, ja sobie wyobrażam sobie, co ty teraz czujesz. Wyobrażam sobie jakiś tej zburzony... Jak ale... czujesz? Co czujesz? Słuchaj... Pozdraw się na mojej sytuacji. Na moim miejscu możesz się postawić. Ale wyobrażam to sobie. Może warto nic to sobie nie wszystko obrażasz. Jeszcze raz na spokojnie przemyśleć. Słuchaj, nie masz w dupie. Nie to jest twoja rodzina. A wy co to robicie? Jestem detektyw Damian Petro z programu Zdrady. Co nie twój mąż nas wynajął, ponieważ podejrzewał cię o zdradę. Skąd podejrzewał? Ja podejrzewał, to jest niemożliwe. Jakby się dowiedzieć, przecież to wszystko się stało tak po przypadek. Bo to nie było przy mnie. Ciągle był tylko w pracy i w pracy. A co tam to? Ja to tłumaczę. Zdradziłam. Ta suka mnie zdradziła. Ja robię błąd. Wszystko, haruję. Haruję, żebym miała wszystko. Zrobiła błąd, ale pomyśl, ona może faktycznie też czuła się bardzo samotna. Wyjdźcie stąd natychmiast! Natychmiast zostawcie już mnie! Już spokojnie wychodzimy. Proszę, zostawcie mnie! Proszę! Dobra, wychodzimy. Pierd***a, mam w dupie. Mam w dupie wszystko i was wszystkich! Wypierd***ć! Wypierd***ć! No i co z Grzegorzem? Stan jest w strasznym stanie. Dobra. Max, bierzecie busa, jedziecie za nim, żeby nic głupiego nie zrobił. Ogólnie koniec śledztwa, ale dla bezpieczeństwa jeszcze zobaczymy, co się dzieje w domu, tak, żeby ona tak, czegoś głupiego tak nie zrobiła. Chodź, Karolina, wejdziemy do busa, zobaczymy na podglądzie. Bohaterów tej historii odwiedziliśmy z kamerą 5 miesięcy później. Chcieliśmy sprawdzić, jak ułożyli sobie życie po zdradzie i jak teraz odbierają to, co się stało. Parze opadły już emocje i na wszystko patrzą spokojniej. Nie zdradziłam męża, dlatego że go nie kochałam. Kochałam go i kocham i zawsze będę kochać. Zrobiłam to, dlatego że czułam się samotna. No mój mąż od dłuższego czasu w ogóle mnie nie zauważał. Byłam dla niego nieważna, opuszczona. No i po prostu w ogóle dla niego wychowanie dzieci to było za mało. Ja pracowałem, harowałem, robiłem wszystko dla domu, dla niej, dla dzieci, a ona mnie zdradziła. No i nagle przypadkowo poznałam Dawida. No i on był inny. Byłam dla niego ważna, interesował się mną. No spędzaliśmy ze sobą mnóstwo czasu. No podziwiał mnie za tą działalność dla dzieci. No i w końcu coś zaiskrzyło.